Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną jest... Mirosław Głośny! Oczywiście najlepszy trener w Polsce, Mirosław Okniński. Trenerzy! Bez przesady, trochę skromności. O, skąd ta skromność w takim razie? Żartowałem. Dobra, teraz na poważnie. Zacznijmy może od Marcina Naruszki, bo teraz okazało się, że na ostatnią chwilę wskakuje. W jakiej formie jest Marcin? No, Marcin nie był w jakiejś takiej wyśmienitej formie, trenował trochę lżej, ale jest w treningu, jakby powiedzieć, nieraz jest tak, jeżeli się przygotowujesz, trenujesz ciężko, to ta forma nie zawsze może się wstrzelić z formą, a nieraz trenujesz lżej. I może się okazać, że będzie bardzo dobra forma. Akurat to nie był czas takich przygotowań, tylko raczej takich pozastartowy był czas. Marcin skupiał się nad poprawianiem słabych stron. Nie na stricte na przygotowaniu się do jakiejś walki, tylko na poprawianiu słabych stron. I myślę, że to akurat było dobre i myślę, że to przyniesie efekty. A trener miał jakieś obiekcje do tego, żeby wziął walkę na short notice? Znaczy, jeżeli chodzi o walki na taki ostatni moment, to jeżeli chodzi o Naruszkę i Jotko, bo oni razem zaczynali, to na początku kariery i Jotki, i Naruszki, oni brali głównie walki na ostatni moment, dlatego że było mało gal i zawsze ludzie tam, jakby ci organizatorzy brali swoich. No, a my byliśmy na końcu i jak już nikogo nie było do walki, to dzwonili po nas tydzień albo dwa tygodnie przed i tak swój rekord zrobił Krzysztof Jotko, miał 13-0, za czym dostał się do UFC i tak swój rekord zrobił Marcin Naruszka, miał 10-0, za czym dostał się do KSW. Więc kiedyś tak często walczyliśmy, więc mówię do Naruszki, jest okazja, przeciwnik jest, uważam, w zasięgu Naruszki. Nawet jak nie jest w najlepszej formie, to uważam, że jest w zasięgu, więc dlatego wzięliśmy tę walkę. PLMMA wraca w końcu do życia. Jak do tego doszło? Jak wyglądały rozmowy z Pawłem Jóźwiakiem? Z tego, co pamiętam, to był nawet jakiś konflikt mały, a teraz widzę, że jest zażegnany. Znaczy, wiesz, ogólnie to zawsze są jakieś tam małe konflikty, ale nieraz z małych konfliktów powstaje wielka przyjaźń. Nie, no się śmieję, no. Chodzi o to, że PLMA robiło bardzo dużo gal. Przez to, że robiło bardzo dużo gal i bardzo często, nie zawsze spinały się budżety, bo ciężko było pozyskać sponsorów, nie zawsze wszyscy się wywiązywali z tego, co naobiecywali i później PLMA na końcu dostawało rykoszetę. Sytuacja taka, że PLMA ogólnie waliło się paliło, ale organizowała galę. Nie mówię, były kłopoty, ale i tak robiliśmy. W tej chwili pomysł jest taki, żeby PLMA nie robiła zawodowych gal, tylko amatorskie, ze względu na to właśnie, że wtedy nie trzeba dużych budżetów na wypłaty dla zawodników. No bo amatorskie zawody rządzą się innymi prawami, zawodnik wpłaca 50 zł wpisowe i bierze udział w zawodach, więc organizator nie musi szukać sponsorów, żeby wypłacić garze, co jest fajne dla amatorów, bo w ogóle mamy taki pomysł, że zmienimy trochę wagi, bo ważenie będzie w dniu walki, więc dodamy do niższych wag 2 kilo, później do średnich wag 3 kilo, a do cięższych może nawet 4 kilo, żeby nie zbijać kilogramów, że na przykład jak ktoś waży 70 kilo, to my na przykład zrobimy 73, że ktoś naturalnie waży 73-4 kilo i nie musi zbijać, jedzie na takie zawody, jakby normalnie zbijał dzień wcześniej 70 kilo. Więc to pójdziemy jakby takie ulepszenie, żeby zawody mieli wygodnie, żeby nie musieli właśnie zbijać. To jest jedno. Później drugie chcemy zrobić, bo Alma, rozmawiałem ze Sławomirem Cyplem i mówię, że zróbmy 2-3 rundy, bo 2-3 rundy pomogą zawodnikom przygotować się do zawodowstwa.
Sławomir Cypel powiedział mi, że jego zawodostwo nie interesuje, bo on przygotowuje, jakby robi zawody po to, żeby jak najwięcej zawodników walczyło na Almie, że jego wcale nie interesuje to, żeby zawodnicy się rozwijali i startowali zawodowo, więc robi 4 minuty. Tam jakby system jest taki, że zawodnicy bardzo stawiają na siłę i na to, żeby właśnie przewrócić, zamurować, zdobyć pozycję i nic nie robić, dlatego że po prostu przepisy do tego ich zmuszają. No i później taki zawodnik, który tylko przewraca i trzyma, jak ma startować na galach zawodowych, no to on sobie nie radzi ani kondycyjnie, ani umiejętnościami, bo nie ma obycia w 3 rundach. My chcemy zrobić turnieje, gdzie runda trwa 2 razy 3 minuty. Nie wolno bić w parterze w głowę, ale finał już tego turnieju robimy 3 razy 3 minuty i można bić tak jak już w semi-pro w głowę w parterze. Także będą fajne zawody. Nie będzie to nastawione na, tak jak PLMA, na rozwój zawodników zawodowych, bo ten rynek zawodowy już jest mocno rozwinięty, bo jest FEN, jest Babylon, jest KSW, jest kilka jeszcze innych gal i to jeszcze rozwijają się, są gale freakowe, jest FEM, jest Halik czy coś takiego, jak to? No jest dużo tych gal zawodowych czy tam freakowych, no a ja bym chciał, zawsze interesował mnie sport, i dlatego ten sport będę kontynuował i rozwijał. I te zawody profesjonalnej ligi to będą właśnie w charakterze amatorskim. Największą bolączką profesjonalnej ligi było to, że po prostu nie spinaliśmy budżetów, bo gale były bardzo często. I było ciężko spiąć, bo czy sponsorzy, czy bilety się nie sprzedały. I ten budżet był słaby i dlatego było dużo tam jakichś kłopotów, ale w momencie, gdy nie będziemy musieli płacić zawodnikom, a zawodnicy będą płacili wpisowe, no może to 50 zł to żadne wpisowe, bo będzie 100 osób, to jest 5 tysięcy, to starczy na sędziów i na nagranie filmu. No ale tu nie chodzi o to, żeby jakby w tym przypadku zarabiać, tylko żeby rozwijać młodych, żeby startowali zawodowo, żeby mieli bardzo dobrą bazę do startów zawodowych. A pieniądze będą w startach zawodowych. Wiadomo, jak ktoś się dostanie do UFC, ktoś się dostanie do KSW, tam zarobi duże pieniądze, to na tym będzie się zarabiać ogólnie, więc ten projekt to nie jest skierowany na to, żeby zarabiać, tylko żeby jakby rozwijać amatorskie MMA. A jaka rola jest tutaj Pawła Jóźwiaka? Taka rola Pawła Świaka, że najlepsi z tej profesjonalnej ligi MMA, z tych amatorskich wag, najlepsi będą trafiać do FEN-u. A. I to jest fajne, że będziemy mieli jakby taka trampolina, że jakby my organizując te zawody amatorskie, dajemy możliwość najlepszym przejścia do FEN-u. Więc jakby wygrywasz, jesteś dobry, dostajesz kontrakt FEN-u. No i to jest fajne, że ktoś jest dobry i ma dalej gdzie iść. Więc to taka współpraca będzie z FEN-em. Bartosz Szewczyk, miałem tu okazję zobaczyć końcowe rundy sparingów. W jakiej jest formie piwowarski, parterowiec, będzie, ale... No, będzie bity, będzie płakał. Ła, pozdrawiam cię, piwowarski. Spoko koleś, sportowiec, nie ma złej krwi, no ale wiadomo, będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Jeżeli chodzi o Garant, profesjonalna broń, safe.pl, jesteśmy bezpieczni. No, musiałem to powiedzieć. No i co? Co mogę powiedzieć? Bartosz jest w mega formie. Jedynie, co mogłoby zagrozić tej walce, to jakaś kontuzja. No, Bartosz bardzo ciężko trenuje, tego się boimy zawsze, ale to w każdym przypadku każdego zawodnika, ale na razie jest wszystko ok, także będzie masakra. Szymek Kołecki dzisiaj jest. Szykuje się coś, czy na razie tak sobie trenuje? No, Szymon się szykuje. Myślę, że w tym roku jeszcze raz zawalczy. Na pewno może być ciekawa walka. Nie powiem jeszcze z kim, ale może być ciekawie.
Oglądajcie, co to było, łowca skór, tak widziałeś to na hakach, to tam, bo tam łowca. Zapomniałem, jak to się nazywa, ale to jest Edward Biszkop, tkano. Tak, tak. No, no to tam już wisiał tam. MMA po polsku. Tak, MMA po polsku, w chłodni wisi Pudzian, wisi Janikowski, wisi ten Akob, jeszcze by się przydał Juras, no nie? No, i nawet wisiał pan Lewandowski, no nie? Także wesoło. W chłodni było. Michał Oleksiejczuk, jak wygląda sytuacja? No, dzisiaj go nie ma, a jak w jakiej jest formie i jak trener się w ogóle zapatruje na tą walkę z rosyjskim zapaśnikiem? Bardzo dobrze. Jakby no, wiadomo, że w UFC są sami bardzo dobrzy zawodnicy. Michał ma na razie bilans w UFC no contest, który wygrał, ale później zmieniono na no contest. Ma 3 wygrane i 2 przegrane, więc jakby taki bilans jest 4 lub 3 wygrane i 2 przegrane, bilans jest dobry, na UFC to jest bardzo dobry, można porównać do pierwszych walk Janka Błachowicza, gdzie na chyba 5 walk 4 przegrał, także ogólnie ja jestem bardzo zadowolony z Michała, ciężko pracuję, zresztą tu wszyscy ciężko pracują, systematycznie, ciężko, każdy się rozwija, jest fajnie. Rosomak Paweł Biernat również dzisiaj na sparingach, jak trener widzi jego przyszłość, bo mi się wydaje, że to jeden z większych talentów w polskim MMA. No co, nie chcę tam chwalić Rosomaka, ale muszę. Nie, no jest wielki talent, kwestia tego, żeby poprowadzić tą karierę 2-3 lata w odpowiedni sposób. Człowiek, który ma ogromne predyspozycje i do tego ma talent i jeszcze głowę mistrza. No, jeżeli nic nie zepsuje nam jakby tego, to myślę, że to wielkie możliwości przed Rosomakiem. To już może przejdźmy ze sportu do Ferrariego Amadeusza. Trener ostatnio napisał, że pojawił się we wtorek, w czwartek już się nie pojawił. Jak to teraz wygląda? Czy on w ogóle chodzi na treningi? To jest wiele problemów, bo Ferrari miał tam ręce połamane, tu jest przeziębiony. Tutaj ja mówię do niego, że on mówi, no trenerze, trener jedzie ze mną na walkę, ja będę trenował. No ja rozumiem, że ktoś ma złamane ręce, jest chory, no to nie może trenować, no ale jeszcze jest inny problem, jest jeszcze problem taki, że on mi mówi, że ja mam z nim jechać, ja no wiadomo jak on tam trenuje, chce je walczyć, ja mu mogę pomóc, ale nie chciałbym pojechać na galę, gdzie ktoś mi powie, że mnie nie wpuszczą, bo jest drzwi zamknięte, są przede mną, więc ja bym chciał, żeby Ferrari wyjaśnił tą sprawę, czy ja mam stać w tym narożniku, czy nie mam stać w narożniku Ferrariego, bo na razie to jakaś sytuacja jest niejasna, bo z jednej strony Ferrari mówi, że ja mogę stać, a od federacji nie ma jakiegoś sygnału, że mogę, więc ja po prostu, ja powiem szczerze, ta federacja mnie zupełnie nie obchodzi, tam nie chcę ich tam ani obrażać, ani chwalić, ja mogę po prostu pojechać z Ferrarim jako zawodnikiem, zawalczę, pomogę mu i to wszystko, nie będę wyrażał tam ani pochlebnych, ani negatywnych opinii na temat gali, bo walki freakowe to nie jest mój konik, ja zajmuję się walkami sportowymi. No wiadomo, jeżeli freakowy zawodnik trenuje i chce osiągnąć sukces sportowy i przychodzi na treningi, to ja mogę mu pomóc, ale no ale to nie może być tak, że zawodnik chce, a organizator mnie nie wpuszcza. No to trzeba rozwiązać. Ale trener też mówił, że jak on nie przychodzi na treningi, to że trener się nie pojawi w jego narożniku. Coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. No, jeżeli nie będzie trenował, nie będzie przychodził, no to nie mogę stanąć w narożniku kogoś, kto nie trenuje. Tak? Tam był kilka razy na treningu. Widać, że ma jakieś tam chęci. No wiadomo, teraz akurat w tym tygodniu coś się przeziębił, się źle czuje. No, wiadomo, teraz jest taki okres, że dużo osób się przeziębia, jakiś kaszel. Ja to akurat też mogę zrozumieć. To nie jest tak, że
że jak ktoś jest chory, to ja wymagam, żeby był na treningu. Wielu zawodników tutaj moich miewa często jakieś właśnie przeziębienia czy kontuzje i nie trenują w tym czasie. To mogę zrozumieć, ale no ja na siłę się nie będę pchał do federacji, która mnie nie chce. Zresztą ja po prostu, ja powiem tak, nie mam parcia, żeby być w żadnej federacji freakowej, ale mówię, no jeżeli ja trenuję zawodnika i on mnie prosi, żebym stanął mu w narożniku, ja mogę mu stanąć, tylko muszę mieć zapewnienie, że ja tam pojadę i nie odbiję się od drzwi, no nie? No, ale to zobaczymy. Mówię, ani nie, ja się tam nie pcham, ale no Ferrari mnie zapewnia, że mogę jechać, mogę mu stanąć w narożniku, no ale to że on mówi, chciałbym usłyszeć to od szefów federacji, że mogę przyjechać do narożnika i stanąć mu, a jeżeli będzie takie zapewnienie, to przyjadę, no mogę tam obiecać, że nie będę ich tam cisnął i nie będę tam robił żadnych im tam awantur. Ale nie będę ich ani cisnął, ani ich chwalił, po prostu przyjadę, zrobię robotę trenerską w narożniku i pojadę. No a jeżeli nie będą chcieli, to już jest, to będę odradzał Amadeuszowi, żeby walczył, dlatego że z tego, co się dowiedziałem, to wycofali Amadeuszowi sponsora, z którego ma pieniądze. I coś tam też powiedzieli, że może u mnie trenować, ale nie wiadomo co, czy ja będę mógł stać w narożniku. Więc uważam, że zawodnik, który organizator nie powinien wpływać na to, jakiego zawodnik ma trenera. A jeżeli wpływa, to zawodnik też może nie wystartować, bo bez trenera może się czuć bezradny, tak? No bo trener jakąś tam robotę robi, wspiera go i mu pomaga. No. Także zawodnik bez trenera to jest gorszy. A ciekawi mnie jeszcze na sam koniec. On jak przychodzi, to rozumiem, przychodzi na grupę zawodniczą, tak? I różnie. Różnie. To jest tak, że raz przychodzi na początkującą, raz na zawodniczą. No i załóżmy na zawodniczej. Jak on przychodzi, jak na niego reagują zawodowcy? No to wiesz, to jest tak, że zawodowcy, jeżeli ktoś trenuje i się stara, to cenią takiego zawodowca. Ja tu rozmawiałem z kilkoma zawodowcami i oni wszyscy mówią, że Ferrari ma potencjał, ma talent, tylko jest leniem. No i to jest tu problem, no nie? Że po prostu ma potencjał, mógłby być, nawet on mógłby być zawodowym zawodnikiem. Realnie ma takie ruchowo i psychicznie możliwości. Problem jest jego głową z tym, że po prostu, że jest leniem i nie jest zorganizowany, no nie? Że raz przyjdzie, drugi raz nie przyjdzie. Wiadomo, no teraz mówisz, że właśnie miał ręce połamane i był chory, no to jest jakieś tam usprawiedliwienie, no normalnie jak ktoś jest chory, to tak samo ja byłem chory na nowotwór i leżałem, to wiadomo, że nie będę pracował, no nie? Więc ja to też mogę zrozumieć i tego, no potencjał ten zawodnik ma, nie można go dyskredytować, ma też taki charakter, że jak się bije, to się bije i nie odpuszcza, więc myślę, że tu jest, on mógłby być gwiazdą, tak, mógłby być gwiazdą, a zawodnicy zawodowi akceptują ludzi, którzy trenują systematycznie. Jeżeli by trenował systematycznie, to myślę, że nie byłoby problemu z akceptacją przez zawodników. Problem jest, jak przychodzi, raz nie przychodzi, to się wtedy śmieją z niego, no to normalne. No dobrze, trenerze, dziękuję bardzo za wywiad i zdrowia życzę przede wszystkim i powodzenia w nadchodzących walkach. Dziękuję bardzo.